Co to znaczy? Helka coś wyczuła. Może to ważne. Moglibyśmy za nią pójść. Ślady. Helki! Gdzie nas prowadzisz, mała? No to... co chcesz teraz zrobić? Chyba nie musimy wracać do domu, nie? Spójrz! Ślady naszej utalentowanej psinki! Zdaje się, że mamy trop. Hej, mała! Tu jesteśmy! Chyba trzeba za nią pójść. Więcej śladów. Całkiem niezła z niej tropicielka. Więcej śladów Helki. Przyznam, że nos do polowania ma nie gorszy od twojego, bracie. Jest lepszym łowcą. Oczy kłamią, nos nie. Czy to znaczy, że chciałbyś móc czasem przemienić się w zwierzę? Nie. I już jej nie ma.
Ha, zniknęła za tą krawędzią. Tylko w nocy za nią nie pójdziemy. Chyba musimy zmienić porę dnia, aby znaleźć Helkę, bracie. Możesz wracać, Helka. Zajmiemy się resztą. Jak Birgir przetrwał taki upadek? Może dzięki magii? Może go zapytajmy, jak już go wydostaniemy z tej sytuacji. W ten sposób łatwo będzie znaleźć Birgira. Czemu wszyscy boją się tego miejsca? A propos... Atreusie! Żyję! A ty? Wyglądał na wkurzonego. Co to może znaczyć? Zmierzamy w dobrym kierunku. Gdzie w ogóle jesteśmy? To chyba ruiny niegdyś tętniącej życiem osady Vanów. Co tu się stało? Jestem pewny. Musimy się stąd wydostać. Nie przetrwa, jeśli smog zrobi swoje. Nie zrobi. Widzicie to, co ja? Błyskawica. Tylko, że... zamrożona? Jak tamta z mojej walki z Thorem. Ale co taka błyskawica robiłaby w Vanaheimie? Spokój!
Jest wściekło! O, jak miło! Jak dostać się do Birgila? Nie ma drogi przez kanion. No to poszukajmy innej drogi. O, czyż to nie ciekawe? Co to jest? Pojęcia nie mam. Stąd moja ciekawość. Ale kryształy są cenne. Może do czegoś się przyda. Dolina została zniszczona. Moja dusza rozdarła się na dwoje. Część mnie wciąż jest ta, ze szczątkami. Może, gdyby ta brosza była cała, odzyskałbym pamięć. Znalazłbym spokój. Co pamiętasz z dnia swojej śmierci? Wszystko się rozmywa. Pamiętam, że byłem zdenerwowany. Ta brosza... Chciałem się oświadczyć ukochanej. Proszę, błagam, pomóżcie mi odzyskać pamięć. Wtedy powiem wam wszystko, co wiem o tamtym dniu. Twoje szczątki, gdzie je znaleźć? Spoglądałem na dolinę. Wtedy ziemia się zatrzęsła. Próbowałem uskoczyć przed kolumną, ale widocznie się nie udało. Ten duch może nam powiedzieć, co się wydarzyło w dolinie, bracie. Jeśli to Lewiatan zamroził te błyskawice, czy to oznacza, że zrobiła to mama? To nic nie znaczy. Nie wiemy, czy Fej tu była. To prawda, ale ten zamarznięty piorun stanowi zagadkę. Jeżeli chcemy poznać jego historię, musimy się dowiedzieć, co pamięta ten duch. Chodźmy więc. Nie rozumiem. Mieszkali tu panowie? To zwykły krater. Dawniej go tu nie było, chłopcze. Coś się wydarzyło. Ale co? Jakiś wybuch? Musiał być ogromny. Nie ma wątpliwości. Wygląda jak zamrożona błyskawica z Midgardu. A nigdy tu nie byłem. Dziwne. Z tym truchłem jest coś nie tak. Tych śladów nie zostawił smok.
Widzieliśmy takie znaki w kopalniach Volundr, pamiętasz? W pobliżu jest pożeracz dusz. Słyszę zwierzęta. Boją się. Ano, poszukajmy innych ofiar. Pożeracza dusz łatwo przeoczy. Dopóki świeci słońce, tędy nie przejdziemy. Znowu truchło. Czyli zmierzamy w dobrym kierunku. Jesteśmy blisko. Pamiętam, że ostatnim razem wyglądał jak sterta kamieni. Kolejny z tych tajemniczych kryształów. Uważaj. Tak, nie wszystkie kamienie są spokojne. Zazwyczaj są trzy słabe punkty. Może gdzieś w pobliżu jest kolejny.
Bóg wrócił! Odgada się! Poruszymy słońce i księżyc. O, to się przyda. Do dzieła! Coś dla was wytworzyć?